what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Siemanko, witam was w odcinku Ile wiesz o Five Nights at Freddy's? Kto to jest? Oczywiście Freddy. Nie, Potchem. Potchem Freddy. Kto znajduje się w Springtrapie? Czekaj. Purple Guy. Dobra. Ale... W którym roku rozgrywa się akcja FNAF 2? FNAF 2 w 1987. Dobrze. Który animatronik jako ostatni opuszcza sceny? Freddy. Skąd pochodzą sprężynowe animatroniki? Z Freddy Fazbear Family Dimer. Gdzie się dzieje akcja FNAF 3? W domu Fazbear Fly, domu strachu atrakcji. Jak prawdopodobnie nazywa się animatronik? Ja wiem. Freddy! To jest dobrze. Myślałem, że Nightmare. To jest multi Freddy. Czy animatroniki są złe? Ciężko powiedzieć. Jak? No w sumie nie są. W sumie nie są, no bo chcą tylko się uratować. Co znajduje się w animatronikach? Dzieci. Aha. Ciała i dusze dzieci. Dobra. Czy w tych animatronikach też są dusze? Tak. Nie? No nie, bo przecież... marionetka je przecież zbuntowała. Nie, bo one są te wyposażone w te czujniki rozpoznawania twarzy. No właśnie. Gdy się nie nakręci pozytywki i patrzy się na siódmą karę, to widać jak idzie marionetka. Tak. Tak. Co? Dobrze, 8 na 11. Nie, to są halucynacje, nie wiadomo. No tak, widać ją przecież jak idzie. Żal. Bardzo dobrze, 8 na 11, sorry. Spinkat nie dobry. Więc tak wyszło Michałowi w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć. Ja również żegnam.